A jak pan wspomina swoje pierwsze spotkanie z Januszem Józefowiczem? No, średnio. Średnio. To potem ewoluowało oczywiście, bo nie było nam łatwo wytrzymać, bo ma silną osobowość. I chyba dobrze, bo pracował z amatorami. Mówimy o metrze, prawda? Tak. I o eliminacjach do metra, do której się dostałem, już będąc lekarzem weterynarii wtedy, samodzielnym. Wiesz co, takie, to było despotyczne bardzo. Być może teraz już nie wiem, bo nie pracujemy od wielu lat, ale myślę, że takie metody na nas wtedy, takich tych dzieciaków zebranych z całej Polski, trzeba było zdyscyplinować jakoś i nauczyć też zawodu, podejścia do niego jakiegoś. Więc dzisiaj uważam, że to już nie było takie straszne. Wtedy było dla mnie dużo gorzej to zaakceptować, było dla mnie nowe i nie wiedziałem, że takie relacje mogą być, mistrz-uczeń. Ale dzisiaj na to patrzę inaczej i uważam, że zawodostwa, doświadczenia scenicznego nauczyłem się właśnie u niego, u Janusza Józefowicza. To on mnie ukształtował też artystycznie w bardzo dużej mierze. No, dużo mi dał. Dużo mi dała ta szkoła. Szacunku dla widza, dla siebie, szacunku dla sceny. To on mi... powiedział taką piękną rzecz, ja to zapamiętałem sobie, ja to stosuję. Powiedział, pamiętaj, że jak występujesz przed ludźmi, to wyobraź sobie, że to jest twój, żebyś, jak śpiewasz, jakbyś śpiewał ostatni raz w życiu ten utwór. Ja to bardzo często stosuję. Dlatego te moje recitale, na przykład, czy koncerty są takie bardzo energetyczne, wiesz, wysoko, takie dużo tam jest emocji prawdziwych, rozedrgania takiego, ponieważ ja to bardzo przeżywam, ponieważ śpiewam piosenkę, jakbym ją śpiewał ostatni raz w życiu. I potem ludzie mówią, wow, panie Robercie, dziwne są te pana koncerty. Nie spodziewałem się, że to nie jest takie odśpiewywanie piosenek, tam jest jednak coś jeszcze, tak? No to musi być to coś jeszcze. Bo to jest sztuka, a sztuka, Karolinko, powtórzę, jest po to, żeby wzruszać, a nie żeby to były puste przebiegi. To jest nikomu niepotrzebne. Nikt cię nie zachwyci nad czymś, co jest po prostu mdłe, a musi być jakieś, może być gorące. Tutaj też lubicie w takich social mediach, żeby było gorące, żeby coś się działo, to jest materiał taki emocjonalny, wow. My możemy tutaj sztucznie podegrać coś państwu, żeby się zadziało. No bardziej niespokojnie siedział, opowiadał, z większym entuzjazmem. Chodził, ruszał się, tańczył. Mogę to zrobić, ale po co? Nie ma po co, bo merytoryka tej rozmowy jest dla mnie tak satysfakcjonująca, że ja pana słucham po prostu oczarowana, naprawdę oczarowana. Może pan po prostu odpowiada, jakby to była pana ostatnia rozmowa, ale to jest niesamowite. Nie, to nie jest ostatnia rozmowa, tylko tak... Zaraz kolejny wywiad. To damy sobie nam po prostu. Tak, tak, rozmawiamy sobie. To jeszcze nawiązując do pana Janusza Józefowicza, jakby pan mógł odrobinę skonkretyzować, bo też dużo się mówiło o tych jego specyficznych metodach nauczania. Były też komentarze takie dosyć drastyczne, że on momentami zachowywał się jak tyran. Jakby pan mógł na przykład przytoczyć, co dokładnie działo się na próbach, w jaki sposób on was, tych młodych, doświadczających dopiero tego dużego świata mężczyzn, przyuczał jako ten mistrz. Uczył nas zawodostwa. I odpowiedzialności. No tak powiedziałem ci, to nie pamiętam. Nie dam chyba takich przykładów. Nie dam takich przykładów. Ale to było, wiesz, jak już robiliśmy przed metrem, przed premierem, przed wyjazdem na Broadway. Nie, przepraszam, pomyliłem fakty. To było przed premierą metra jeszcze. To były bardzo intensywne zajęcia, bo byliśmy zamknięci na AWF-ie warszawskim. Tam mieliśmy taki akademik wręcz, bo było dużo ludzi spoza Warszawy, nie? I tam mieliśmy te wszystkie urządzenia, hale sportowe do swojego użytku, no bo tam
trenowaliśmy akrobatykę, szermierkę, różne takie rzeczy. Mieliśmy zajęcia aktorskie, bo taka prywatna szkoła przez 2 lata aktorska się tam zrobiła. Więc to też była z ich strony taka inwestycja intelektualna, konkretna dla bandy dzieciaków, amatorów z całej Polski, żeby ulepić z tej gliny jednak artystów. I oprócz tego, że były zajęcia do późna w nocy, to myśmy co tydzień jeszcze musieli zrobić sami jakąś etiudę, coś interesującego, co zainteresuje Januszów, obydwu, Stokłosy i Józefowicza. I co tydzień ktoś odpadał. A już byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni wszyscy. I to takie bezlitosne pozbywanie się jakby naszych przyjaciół co tydzień, to pamiętam, że to było niefajne, bo myśmy czekali na to jak na wyrok, nie? Ale to jest też teraz, ja mówię wtedy, tak? Mhm. Teraz zupełnie inaczej na to patrzę. I potem zresztą nawet jest taki tekst w musicalu, jak dziewczyny mówią do siebie, bo one też się chcą dostać do musicalu. Tamtego w metrze. I mi zobacz, czy jestem na liście, zobacz tylko, czy jestem i nic nie mów, tylko zobacz. I myśmy właśnie po tych pokazach prywatnych, już dla nich takich poza merytorycznych, coś z siebie jeszcze dając, i przedstawialiśmy im. I potem była przerwa po tych przedstawieniach, było zebranie i oni przychodzili, już wisi lista. No więc wszyscy pędem na tym, czy jestem na tej liście, czy zostałem jeszcze w kaście, czy jeszcze jestem w tym meczu, czy już zostałem wyrzucony. Za to, że nie wiem, złą etiudę zrobiłem. To były takie naturalne przesiew, naturalne, ale no dla nas było okropne, no bo to były nasze... Ktoś dla nas bardzo, bardzo bliski. I potem już przez kolejne tygodnie to już tak nie biegliśmy po tych schodach, tylko szliśmy wolno, aby właściwie tak szliśmy, żeby nigdy nie dojść do tej tablicy, żeby się nie dowiedzieć, żeby nie zobaczyć tam swojego nazwiska. Nie? To były takie, to pamiętam. No ale no, nie wiem, jak ja bym się zachowywał. No, ja mogłem mieć 36 osób wreszcie zostało, bo było nas 72, więc to w programach teraz, jak oglądamy programy, gdzie ludzie odpadają, też jest bardzo przykro. Dokładnie. Też musiałem oceniać ludzi. Też będę w Voice of Senior, też będę się pozbawiał swojej drużyny. To są te wszystkie bolesne rzeczy, które, widzisz, przełożyły się nawet na nasz biznes. No a wtedy to też musiano to zrobić w jakiś sposób. Takie pierwsze zdarzenie, prawda? To też nie było... Bo jesteśmy dzielni. Nie, to było też w jakiś twórczy sposób zrobione, więc ja dzisiaj patrzę na to jako na wspaniałe, cudowne doświadczenie, które mimo, że byłem tam, każdy miał swoje 5 minut i że byłem tam nikim i że łatwo mnie zastąpić kimś innym, ale to spowodowało, że mam twardą skórę i że przetrwałem w tym wszystkim. A przede wszystkim mam szacunek dla sceny, dla siebie i dla widza po tamtej stronie. Piękna szkoła, ale może tak trzeba, wiesz, taką przejść, a nie taką łagodną, bo to może by mniej nam dało. Tak, takie ciężkie doświadczenia, myślę, też nas kształtują uczą, tak i jest. Uczą wielu rzeczy. A macie jeszcze panowie kontakt? Nie, no bo każdy z nas... Ja się zamknąłem w tej telewizji, Janusz ma swój teatr, więc jakby też każdy robi swoje.